Trasa naszej podróży po Chinach zahaczyła o 50-tysięczne Luzhi, jak na chińskie warunki wioskę. U wejścia na Stare Miasto turystów wita mityczna bestia Luduan, która podobnie jak się drzy, posiada zdolność wykrywania kłamstwa. Stare Miasto o powierzchni 1 km² poprzecinane jest siecią kanałów. Brzegi kanałów łączą 72 mosty i mostki. 41 z nich są zabytkami, z których większość ma 800 lat. Po obu brzegach głównego kanału znajdują się herbaciarnie, kawiarnie, restauracje, bary i różnego rodzaju sklepiki oferujące niezliczoną ilość pamiątek. Po kanałach pływają łodzie, którymi sterują wyłącznie kobiety wioślarki. W wielu miejscach znajdują się wypożyczalnie sukien wraz z rekwizytami, przy których można zrobić ciekawą fotkę. W oczekiwaniu na przejażdżkę łodziami udajemy się na spacer po uliczkach Luzhi. Fotografowie mają pełne ręce roboty, gdyż chętnych na fotografię w takiej scenerii i w takim kostiumie nie brakuje. To główna brama do buddyjskiej świątyni Baoshan, którą założono w 503 roku, ale za czasów dynastii Tan uległa zniszczeniu. Odbudowano ją w czasach dynastii Song, a ten pawilon Tianwan pochodzi z 1630 roku. Do największego narodowego skarbu wiedzie ta brama. Za nią znajduje się niewielki pawilon. Wnętrze tego pawilonu skrywa rzeźbę słynnego w Chinach rzeźbiarza Yan Huiqi, który żył w V wieku. To gliniana rzeźba 9 arhatów. Połowa rzeźby uległa zniszczeniu po zawaleniu się dachu świątyni. Niestety panował półmrok i rzeźba nie była zbyt dobrze widoczna. Przed pawilonem stoi kamienna stela datowana na okres dynastii Tang. Młodszy jest 1,5-tonowy dzwon pochodzący z czasów dynastii Qin. Wychodząc, przechodzimy obok pawilonu studni. Wioślarki bardzo sprawnie manewrują jednym wiosłem po wąskich kanałach Luzhi. Setki czerwonych lampionów zawieszanych na Nowy Rok Chiński kołysze się na wietrze. I znów można żałować, że wieczorem już nas tu nie będzie. Pięknie musi wyglądać Luzhi, gdy świecą lampiony odbijające się w wodach kanału. Za bramą trafiamy na dziedziniec, na środku którego mosiężna kula wspiera się na 3 starych monetach chińskich. Znajduje się tu również niewielki ogród. I jak wszędzie woda, pawilon, mostek i skały.
Bramę kąsają z dwóch stron mityczne stworzenia o rybim ciele i głowie smoka. Na płaskorzeźbie żuraw – symbol długowieczności. Czasem, podobnie jak w Wenecji, łódź wynajmuje para zakochanych. Kanały oczywiście krzyżują się, a na skrzyżowaniu uwagę przyciągają stare, rzeźbione drzwi. Dziś dzień wolny od nauki, więc do Suzhou tłumnie przybyła młodzież. Poszczególne grupy ubrane są w jednakowe dresy. Fotograf udziela wskazówek, jak należy trzymać miecz nad głową. Sprzedawca ciasteczek reklamuje swoje wyroby pieczone na miejscu. Punktów gastronomicznych jest bez liku i każdy może się tu napić i posilić. W końcu przypływają nasze łodzie i my możemy ruszyć w rejs po kanałach. Teraz można się przyjrzeć dokładnie starym domom wyrastającym wprost z kanału. To kawałek dawnych starych Chin. Choć tu i ówdzie widać liszaje na murach, Luzhi jest jednym z najlepiej zachowanych starych miast. UNESCO doceniło wysiłki mieszkańców i w 2004 roku przyznało miastu nagrodę za starówkę i zachowanie zabytków. Namówiliśmy naszą wioślarkę, aby nam coś zaśpiewała. Luzhi nazywało się niegdyś Fuli na cześć poety Lu Junmena, żyjącego w czasach dynastii Tang, który nosił przydomek pan Fuli. Fuli osiadł na starość w tej wiosce. W czasach dynastii Ming nazwę zmieniono na Luzhi. W niektórych domach stopnie prowadzą wprost do kanału. Do dziś mieszkanki starówki robią tu pranie. Mimo dużej wilgoci, architektura Luzhi zachowała się wyjątkowo dobrze. Do wiosła, poruszanego przez wioślarki ruchem śrubowym, przymocowana jest gruba lina ułatwiająca wiosłowanie. Doskonale zachowane kamienne mosty nadały temu miasteczku przydomek Muzeum Starożytnych Chińskich Mostów. Płynięcie do kanału dalej od głównej ulicy odkrywa nieco inne oblicze miasteczka. Ale tak jest nie tylko tu w Luzhi, lecz również w bogatszej Wenecji. Opadające płatki kwiatów wyglądają jak różowy śnieg. Teraz można zrozumieć nazwę pawilonu w ogrodzie pokornego zarządcy w Suzhou – pawilon pachnących płatków śniegu.
Łodzie poruszane jednym wiosłem kołyszą się na wodzie. Kolejne dziewczyny będą się mogły pochwalić zdjęciem zrobionym w Łodzi. Kanały są systematycznie oczyszczane z pływających po nich zanieczyszczeń, a woda, choć mętna, jest w miarę czysta. 800-letnie kamienne mosty wyglądają jeszcze solidnie i pewnie wytrzymają w takim stanie wiele lat. Wioślarki pewnie jeszcze nie raz wypłyną dziś na kanały, aby zaśpiewać kolejnym turystom. Żegnamy się już z tą sympatyczną miejscowością, odprowadzani groźnym spojrzeniem Luduana, mitycznego jednorożca. Czeka nas ostatni, bardzo krótki etap podróży. Luzhi, Szanghaj.